Hej, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z mojej najnowszej serii. Być może myślicie sobie właśnie, co to za krab. Otóż przedstawię wam pokrótce tę produkcję. Szukam na stole pudełka, jest. Gra się nazywa Podróż do wnętrza Ziemi i jest inspirowana twórczością Juliusza Verna. Ja tę grę dostałem, jak miałem z... nie wiem, byłem jeszcze w podstawówce w każdym razie. Dostałem ją na gwiazdkę i pamiętam, że kiedyś sprawiała mi ogromne trudności ta część logistyczna. Ponieważ tutaj wiecie, chodzimy postacią, klikamy sobie i staramy się poskładać do kupy jakąś historię. No a z takiego powodu, że nie za bardzo mam koncepcję, co sobie teraz ponagrywać i po części takie, że moje fundusze są w fatalnym stanie, stwierdziłem, że sięgnę na półkę po coś, czego jeszcze wam nie pokazywałem, a być może sprawi wam to radochę. Dlaczego w ogóle są po bokach te paski? Ano dlatego, że gra ma tylko trzy dostępne rozdzielczości. No i tak naprawdę jest to jedyna opcja, żeby to jakoś sensownie nagrywać. Mógłbym to jeszcze rozciągać, mógłbym to w jakiś sposób tam dopasować do HD, ale mija się to odrobinę z celem, ponieważ nawet jeżeli to zrobię, to część ekranu po prostu będzie dla was niewidoczna albo będzie dziwne rozciągnięcie. A zatem zapraszam na przygody we wnętrzu Ziemi. No i cóż, tak właśnie rozpoczyna się nasza przygoda. W sam początek ja mam w sumie obcykany, ponieważ tak naprawdę musiałem tą grę potestować, czy ona w ogóle działa, czy się będzie nagrywać i tak dalej. Więc początek będzie w miarę easy, aczkolwiek nie spodziewajcie się, że tak gładko nam pójdzie w przyszłości. Więc oczywiście zaczynamy od podniesienia jednej interaktywnej rzeczy, jaką my tu mamy. Następnie podchodzimy do drzwi. No i słusznie zauważamy, że drzwi do helikoptera są zamknięte. Natomiast z ekwipunku możemy sobie wyjąć tą łopatę helikoptera i te drzwi wyważyć. Następnie możemy zobaczyć, co jest w środku. Rozpoczynamy oczywiście od zgarnięcia takich podstawowych rzeczy jak nóż, lina, torba, dzienniczka chyba nie można wziąć, lornetki też nie, co jest w sumie dziwne. Mamy jeszcze apteczkę, której nie ruszymy, bo jest przytwierdzona do ściany, oraz tutaj jakąś otwartą skrzynkę. Mieliśmy w sumie sprawdzić, co się stało z pilotem, ale wydaje mi się, że pilot wyparował. Rozpakowujemy torbę. No i cóż my tu mamy? Mamy śrubokręt, rękawice, zapalniczkę i pustą buteleczkę. W tym momencie możemy po pierwsze tak, nożem zadziałać tu. Albo i nie. Jakoś tak działało. Zacznijmy w ogóle od odwalenia apteczki. Apteczkę odwaliliśmy oczywiście śrubokrętem. Natomiast co z tym? Cały czas... Nie, myślę, że to jednak nóż się stosowało. Aha, i mamy z tego przewód elektryczny. W gruncie rzeczy dziwne, ale spoczko. Następnie wychodzimy z helikopteru. Nie wzięliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Nie wiem, czy ją widzicie teraz. Tak czy nie? Chodzi w każdym razie o tę walizeczkę, w której skrywa się nasz... laptop? Jest on tutaj. Odpalamy. I ruszamy. Ruszamy dalej w drogę. Ta postać chyba potrafi biegać. Pewnie jest tam jakieś przejście, aczkolwiek rozpoczniemy chyba od podważenia go. I wchodzimy? A co ty masz to do zrobienia, księżniczko?
dobra zagwozdka, nie? Czyżbym czegoś stąd jeszcze nie wziął? Tak na moje oko to wszystko jest zabrane. Może coś nad brzegiem morza? Tak, nie? Może? Czyżby? Ja tak się pochwaliłem, że tu wszystko ogarniam. Jak widzicie, wcale tak nie jest. Widzę, że idzie mi tak samo dobrze, jak parę lat temu. Popczałem jeszcze tą myszką, może coś tutaj da się chwycić, nie wiem, zahaczyć. I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się jednak, że nie. Co my z tym możemy zrobić? Ale krab. O, może tu? Nie? Ej, serio? A co masz tu niby do zrobienia? Może coś tu się da chwycić, albo... Komputer? Encyklopedia, poczta, SOS. Tym się chyba wysyła. Może teraz? Aha, o to właśnie chodziło. Patrzcie, że zmienił się tekst. Czyli po prostu musieliśmy wysłać wiadomość SOS z komputera. Odpalamy zapalniczkę. I wklejamy do środka. No a tu już czeka na nas wesoły pan rybak. Chyba. Jaki głos! Hello. My name is Adam Cavalier. Ten ziom jest przerażający. O, mamy opcję do ogarnięcia. Where am I? I was on the volcano. I took a fall. This place looks so different. Welcome. You are beneath Snæfell Volcano. You are one of the privileged few of your race to gain entry to this secret. To jest straszne. I don't understand. What's this place called? The First Camp. Yeah, the First Camp. My name is Ariane. I'm a photojournalist for Horizons magazine. I had an accident. Is there a place around here where I can phone for help? Not that I know of, except Askiam. You see, I've been holding up in seclusion. You live on this beach? Dobra. W takim razie zapytamy się teraz o pilota. Have you seen my No, I haven't run. Ja teraz będę to tak przewijał, bo nie wiem, czy wyczytacie tak samo szybko jak ja, ale myślę, że nie powinien to być większy problem. Ask him, is that the As a matter of fact, it's the only Yes, it's where the men of the first camp regrouped. Dobra, ścieżka. How do I get to ask You've got to go through. Don't tell me you're lost. Well, not the same way you are. I need to replace the crystal at the tip. But I have other things to do. Believe me, I'll make it. All right, it's a deal. In the cave by the camp. You have to polish it like... Really? You're headed for the city, right? I must leave you now. Okay. No dobra, w takim razie mamy kolejne miejsce do ogarnięcia. Ziomek zniknął. Ej, w ogóle klimacik tej gry jest jakiś przerażający, serio. Z tego wózka chyba nic nie weźmiemy. Co to jest? To jest kościany kolec. Nieźle. I ruszamy chyba przed siebie. No śmiało, z życiem. Aha, trzeba kliknąć dwa razy, żeby ona pobiegła. Dobrze wiedzieć. O, shit. Co my tu w ogóle mamy? Mamy jakąś... Nie, wracaj tam. Dobra. Ruszałem przed siebie. Tu muszą być jakieś rzeczy, które można chwycić. Tu jest jakaś pierwsza. Tkanina. Może się przydać. Myślałem, że ten sznur można jakoś... Nie? Przeciąć? Nie. Stój. Ciężko jest ją opanować trochę. Łopatka, wiaderko, groby. Aha. Tu może przeczytam.
Tylko to jest tak. Iwan Platonow, rosyjski fizyk w latach 50. XIX wieku pracował nad syntezą zinzulotrum, procesem przetwarzania dziwnego metalu. Jego badania skupiały się na energii, a w 1856 roku zdołał stworzyć autoregenerującą się łatwopalną miksturę, która mogła wytworzyć napięcie i 1 volta. Pasjonat elektryczności wynalazł liczne przyrządy służące przechowywaniu tej energii. Jego badania zakończyła samobójcza śmierć, utonął. Autor studiów porównawczych przepływu energii. No, to mi chyba dużo nie daje. Natomiast zauważcie, że tutaj nie mamy za bardzo jak się chwycić tego, kim jest ta druga osoba, ponieważ nie mamy żadnych... Jakby jest zamazany... Są zamazane dane o niej. I myślę, że w tym momencie myślałem, że możemy zdobyć... jakby nabrać buteleczką wody. Aczkolwiek... Jest jakaś opcja, żeby dotrzeć do tego strumyka? No śmiało. O, tutaj chyba można. Aha, mamy wodę. Ale czy jestem zmyślny? A tak serio to widziałem, jak widziałem ziomka, który przechodził taką grę Anna i tam też się właśnie trzeba... Tam też trzeba było napełnić butelkę wodą, więc to... Oj, co? Nie da rady tego? To dopiero, kurde, zagwozdka. Shit. A może to? Aha, bo to w ogóle nie jest interaktywne. O. No cóż, to w takim razie... W takim razie chyba mimo wszystko nam się tutaj nic nie uda zrobić. Podnieśmy jeszcze ostatnią rzecz, skontroluję czas sobie. No i wygląda na to, że będziemy powoli kończyć, a zatem dziękuję wam bardzo za ten pierwszy wspólny odcinek gry Podróż do Wnętrza Ziemi i za kawałek skamieniałego drewna. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku już w kryształowej grocie, gdzie będziemy szukali kuli, którą musimy następnie wypolerować tak samo jak tamten koleś miał na jego lasce. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało, mam nadzieję, że to wam się podobało, powiedzcie co w ogóle o tym sądzicie. No i do zobaczenia, pa pa, hej!